Best FOSOL. Nawozy zielone i rośliny okrywowe, zalety i wady. Cześć, nazywam się Vincent i prowadzę wiele badań na temat wykorzystania zielonych nawozów w celu ograniczenia chorób przenoszonych przez glebę. Dlatego jestem świadomy, że ta praktyka ma wiele zalet, ale ma też pewne wady. Zostaną one przedstawione w filmie Best for Działanie roślin okrywowych i nawozów zielonych nie jest specyficzne i mogą jednocześnie pływać na wiele chorób przenoszonych przez glebę. Ponieważ nie mają one określonego, pojedynczego trybu działania, jest bardzo mało prawdopodobne, aby patogeny lub nicienie wykształciły odporność na te rośliny. Jest to metoda naturalna i dlatego szeroko akceptowana szczególnie przez konsumentów i organizacje ekologiczne. W płodozmianie z dominującą grupą gatunków roślin, np. kilkoma gatunkami Brassicas w systemie produkcji warzyw, rośliny okrywowe lub nawozy zielone mogą być stosowane jako rośliny okrywowe, które przerywają tę sekwencję a tym samym zmieszają presję chorób przenoszonych przez glebę. Roślina przerywająca to taka, która nie jest nosicielem tych samych chorób, co rośliny główne, a tym samym przerywa cykl chorobowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w filmie Best Walsol. Szybko rosnące i głęboko zakorzenione rośliny mogą być stosowane do wiązania azotu mineralizowanego w glebie. Podczas ciepłych miesięcy letnich i jesiennych. Zmniejsza to wymywanie azotanów do wód gruntowych w okresie zimowym. Rośliny okrywowe chronią powierzchnię gleby przed wiatrem i opadami deszczu, silnie ograniczając przypadki erozji. Poprawiają również inflirtację wody co jest szczególnie przydatne w przypadku silnych opadów deszczu. Ponadto, Gęsty system korzeniowy roślin okrywowych stabilizuje glebę, co jest szczególnie ważne na spoczach. Osłanianie gleby zimą jest prawnym obowiązkiem o nazwie zazielenienie. Przy właściwym wyborze rośliny okrywowej obowiązek ten można wykorzystać do poprawy stanu gleby. W porównaniu z innymi metodami kontroli takimi jak sterylizacja parowa lub stosowanie chemikaliów, w wielu przypadkach stosowanie roślin okrywowych jest tańsze. Zielony nawóz i rośliny zatrzymujące składniki mineralne zwracają łatwo dostępne składniki pokarmowe do gleby. Zbiór międzyplonów, które są uprawiane w celu uniknięcia strat składników odżywczych, zwłaszcza azotanów, pomaga zaoszczędzić pieniądze, ponieważ na następną uprawę trzeba zastosować mniej nawozu. Wzrost roślin okrywowych poprawia strukturę gleby. Gatunki głęboko zakorzeniające się z dużymi korzeniami palowymi, takie jak rośliny z rodzaju Brassicas, poprawiają stopień infiltracji wody, a tym samym zmniejszają utratę wody deszczowej przez pływ. Nawet szybko rosnąca roślina okrywowa potrzebuje co najmniej dwóch miesięcy uprawy w lecie i znacznie dłuższego okresu w chłodniejszych porach roku. W tym czasie ziemia nie może być wykorzystywana pod uprawy, które można zbierać i sprzedawać. W przypadku niektórych specjalnych upraw okrywowych, takich jak nagietek lub określone odmiany, dostępność nasion może stanowić problem i powinna być planowana z dużym wyprzedzeniem. Gdy rolnik uprawia nową roślinę okrywową, brak wiedzy na temat uprawy i brak dostępu do odpowiedniego sprzętu do siewu mogą być poważnym ograniczeniem dla pomyślnego wprowadzenia takiej uprawy. W niektórych krajach istnieją przepisy ograniczające wprowadzenie nawozów zielonych lub wpływające na inne aspekty ich agronomii. Rośliny okrywowe i nawozy zielone mogą być roślinami żywicielskimi dla patogenów przenoszonych przez glebę lub nicienie, które mogą mieć również zdolność do zarażania głównych upraw rosnących w płodozmianie. W takich przypadkach mogą spowodować wzrost, zamiast zmniejszyć presję ze strony chorób przenoszonych przez glebę. Gdy rośliny okrywowe nie zostaną usunięte przed wykształceniem żywotnych nasion, same mogą stać się gatunkami zachwaszczającymi. Dotyczy to zwłaszcza gatunków traw. Bazy danych bez dla roślin żywicielskich i roślin niebędących żywicielami patogenów obejmują również szeroki zakres gatunków roślin okrywowych i nawozów zielonych. Pozwala to rolnikom włączyć je w planowanie dobrego płodozmianu.